Witamy serdecznie na trzeciej już gali finałowej konkursu Nauka dla Ciebie. Witają Was Oskar i Maja z Centrum Nauki Kopernik. Mamy nadzieję, że dobrze nas widać i słychać. Gdyby cokolwiek było nie tak, oczywiście piszcie nam na czacie. Nadajemy z Kopernika, czyli z miejsca, w którym, jak chwilę temu widzieliście, nie boimy się stawiać sobie trudne pytania i poszukiwać na nie odpowiedzi. No właśnie, a skoro mowa o pytaniach i odpowiedziach, to musimy Wam się przyznać, że my tutaj w Koperniku uwielbiamy interakcje. I nie wyobrażaliśmy sobie tego wydarzenia, jakim jest gala finałowa, bez interakcji z Wami. Dlatego w komentarzu pod tym filmem na Facebooku oraz w opisie tego filmu na YouTubie możecie znaleźć link do ankiety. Ankiety dotyczącej okoliczności pewnych ciekawych odkryć naukowych. Gorąco zachęcamy Was do zagłosowania w tych ankietach. Na koniec naszej gali sprawdzimy, jak rozkładały się Wasze głosy, no i przedstawimy poprawne odpowiedzi. Ale to nie koniec atrakcji, które dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Na samym początku poznaliście jedną z naszych animatorek, Katarzynę. Katarzyna po zajęciach e-naukobusa wpadła na pewien pomysł i tak jak Wy postawiła sobie pewne pytanie badawcze i postanowiła poszukać na nie odpowiedzi. Za jakiś czas sprawdzimy, jak jej idzie. Spotkaliśmy się również dlatego, że wiemy, że Wy również nie boicie się tych trudnych pytań i poszukiwania odpowiedzi na nie. Wiemy, ile pasji i zaangażowania kosztowało Was wzięcie udziału choćby w naszym konkursie i to też chcielibyśmy podsumować i rzecz jasna docenić. Dzięki inicjatywie i wsparciu ministra edukacji i nauki udało nam się już po raz trzeci przeprowadzić konkurs w ramach programu Nauka dla Ciebie. W tym roku wszyscy musieliśmy się dostosować do nowych warunków pracy. Mimo wszystko udało się Wam, nauczycielom i uczniom z całej Polski, dokonać czegoś absolutnie niesamowitego. Stworzyć pomoc dydaktyczną w świecie cyfrowej nauki zdalnej. Waszym zadaniem było zaprojektowanie lekcji online, która byłaby do przeprowadzenia z pomocą materiałów dostępnych właściwie w każdym domu. Drużyny składające się z dwóch nauczycieli oraz zespołu uczniów przesyłały do nas swoje prace, których poziom był tak wyrównany, że jury musiało naprawdę długo debatować nad ostatecznymi ocenami. W efekcie spośród 62 nauczycieli oraz 277 uczniów wybraliśmy grupę 5 drużyn finalistów oraz 5 drużyn, które uzyskały najwyższe oceny i tym samym tytuł laureata. Ogrom Waszej pracy i zaangażowania jest niezaprzeczalny, ale nie tylko od nas o tym będziecie mogli dziś usłyszeć. Na sam początek chciałbym zaprosić Was do wysłuchania przemówienia i osobistych gratulacji od ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Szanowni Państwo, szanowni nauczyciele, drodzy uczniowie, chciałbym przede wszystkim serdecznie pogratulować laureatom konkursu Nauka dla Ciebie. Zarówno uczniom, jak i wszystkim zaangażowanym w poszczególne projekty nauczycielom. Doceniam Państwa trud i pracę, jaką włożyliście w zachęcenie, zainspirowanie oraz przygotowanie uczniów do udziału w tym niezwykłym przedsięwzięciu. Jestem Państwu głęboko wdzięczny, że mimo tego trudnego, pandemicznego czasu zechcieli Państwo wspólnie z uczniami uczestniczyć w trzeciej edycji konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z Centrum Nauki Kopernik. Podjęcie takiej decyzji z całą pewnością musiało być podyktowane nie tylko chęcią rozwijania umiejętności z zakresu tworzenia pomocy naukowych i edukacji zdalnej, ale przede wszystkim ogromną pasją wykonywania tego zawodu. I tę pasję przekazują Państwo swoim uczniom, wzmacniając w nich ciekawość nauki, zachęcając ich do współpracy, kreatywności i przeprowadzania doświadczeń.
postawa godna naśladowania. Znalezienie się w gronie laureatów tego konkursu to ogromny sukces dla uczniów, a dla ich nauczycieli niezaprzeczalny dowód wysokiego poziomu kształcenia i umiejętności stworzenia atmosfery sprzyjającej rozwojowi młodych umysłów. Wspieranie intelektualnego potencjału młodzieży, pomoc w odkrywaniu pasji, talentów oraz inspirowanie do pogłębiania zainteresowań naukowych jest najlepszą drogą do wychowania przyszłych polskich laureatów światowych nagród. Z całego serca gratuluję wszystkim zwycięzcom. Udowodniliście, że ambicja, talent, efektywna współpraca i zaangażowanie pozwalają sięgać po laury. Życzę wszystkim nauczycielom niesłabnącej pasji w przekazywaniu wiedzy i zachęcaniu do poznawania świata nauki. Uczniom zaś życzę, by waszej przygodzie z nauką, którą dzięki udziałowi w tym konkursie już rozpoczęliście, niezmiennie towarzyszyły energia i entuzjazm. Ale to nie wszystko, ponieważ dyrektor naczelny Centrum Nauki Kopernik, Robert Filmhofer, również chciałby przekazać wam kilka słów. Szanowni nauczyciele, drodzy uczniowie, uczestnicy konkursu nauki dla ciebie. Serdecznie gratuluję wam przede wszystkim udziału w tym konkursie. To nie było łatwe zadanie w tym roku, ale co w tym roku jest łatwe? Pandemia nas jednak zaskoczyła i całkowicie zmieniła nasze życie, a już kompletnie wywróciła do góry nogami cały proces edukacyjny, który nigdy do tej pory nie odbywał się zdalnie, a na pewno nie na taką skalę. W związku z czym zadanie tegoroczne było równie trudne, ale przynajmniej praktyczne, to znaczy dotyczyło stworzenia lekcji online z wykorzystaniem autorskiej pomocy edukacyjnej, takiej, którą można przygotować w warunkach domowych. Kiedy oglądałem filmiki nadesłane przez wasze zespoły, byłem pod gigantycznym wrażeniem. Po pierwsze, uderzyła mnie ogromna różnorodność. Na jak niezwykłe pomysły wpadliście, przygotowując te lekcje. Jak niezwykłe pomoce powstały, zarówno w grupach, tam gdzie była możliwa praca w grupach, jak i osobno, tam gdzie uczniowie pracowali indywidualnie. Poza tym uderzyło mnie to, że bez względu na to, z jakiego przedmiotu była przygotowywana ta lekcja i czego ona dotyczyła, to zawsze wykraczała poza ten przedmiot. Dlatego, że wydaje mi się, że to jest w ogóle cecha dobrej edukacji, że ona nie ogranicza się wyłącznie do jednego przedmiotu, że ma charakter interdyscyplinarny, a co ważniejsze, dotyczy nie tylko wiedzy, którą zdobywamy, nie tylko jakiejś jednej konkretnej umiejętności, ale całej palety umiejętności, a nawet kompetencji. To, co zauważyłem w większości filmów, to było to, jak wspaniale współpracowaliście. To było to, jak odnajdywaliście się w nowych rolach i w nowej sytuacji. To było to, jak byliście niezwykle kreatywni oraz jak rozwiązywaliście problemy, nierzadko trudne, skomplikowane czy złożone problemy. Otóż to wszystko, a także komunikacja, którą było widać w trakcie samej lekcji online, to są kompetencje nazywane kompetencjami przyszłości albo kompetencjami XXI wieku. Te kompetencje, które naprawdę system edukacji, naprawdę szkoła powinna kształcić. To wykształciliście, robiliście i praktykowaliście w waszych zajęciach przygotowywanych dla tego konkursu w sposób wzorcowy i fantastyczny. W tym wszystkim oczywiście niemałe znaczenie ma technologia cyfrowa, ale znowu zobaczmy, że dobre korzystanie z technologii cyfrowej pozwala nam po prostu przeprowadzić dobre lekcje. Pozwala nam po prostu wszystkim zaangażować się w proces edukacyjny. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Na tych lekcjach osobą zaangażowaną był nie tylko nauczyciel. Nie mieliśmy sytuacji wykładowej, w której nauczyciel mówi, a uczniowie wysłuchają. To były lekcje, które były współtworzone przez wszystkich. To jest bardzo ważne, bo po pierwsze wiemy, że uczymy się dużo lepiej, kiedy jesteśmy intelektualnie i emocjonalnie zaangażowani w ten proces. A po drugie, sami odpowiadamy wtedy za swój proces kształcenia. Nikt nie może mnie zmusić do nauczenia się czegokolwiek. To ja sam jestem za to odpowiedzialny. Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom, bo sam fakt uczestnictwa, przygotowania tych lekcji był waszym i pomocy, był waszym sukcesem. Serdecznie gratuluję finalistom i wreszcie laureatom. Liczba zgłoszeń była tak duża, że naprawdę trudno było jurorom wybrać te, które zostały nagrodzone, ale jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie gratuluję. No i chcę powiedzieć, że jestem zaszczycony tym, że Centrum Nauki Kopernik może po raz kolejny organizować konkurs nauki dla ciebie i cały program nauki dla ciebie.
Bardzo dziękuję Ministerstwu Edukacji i Nauki, panu ministrowi osobiście, za tę możliwość. Ten program powstał z inicjatywy wówczas Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i dzięki funduszom i wsparciu tego ministerstwa możemy go realizować. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli spotkać się już w normalnych warunkach. Jak widzicie, nie tylko my byliśmy pod wrażeniem tego, co udało wam się osiągnąć w konkursie. A dochodziliście do tego bez wątpienia poprzez wiele prób, również nieudanych, które pozwalały wam iść naprzód. A skoro mowa o eksperymentowaniu i próbowaniu, to chyba najwyższy czas sprawdzić, co słychać u Kasi. Ostatni razy widzieliśmy, jak wybiegała z sali, w której zazwyczaj prowadzimy zajęcia e-naukobusa. Wybiegała z postanowieniem, żeby sprawdzić, czy człowiek przewodzi prąd. W Koperniku mamy wiele miejsc, w których można eksperymentować pod okiem ekspertów. Jedno z takich miejsc, laboratorium chemiczne, odwiedziła Kasia. Zobaczmy, co u niej słychać. Cześć Natalia. Cześć. Bardzo jesteś zajęta? No nie tak bardzo, sprawdzam kilka rzeczy tutaj. Dobra, ja mam sprawę. Postawiłam sobie hipotezę, tak, że człowiek przewodzi prąd. Okej. Okay. Bo trzeba napisać nowy scenariusz, tylko teraz nie wiem, jak to udowodnić. A jak myślisz, z czego przede wszystkim składa się organizm człowieka? No jest sporo mięśni, kości. No mamy mięśnie, mamy kości, oczywiście, że tak. Ale mamy coś, jakiś płyn, który przede wszystkim właśnie buduje nasz organizm. No jest sporo krwi i wody, dużo wody. Wody, no. Właśnie o to chodzi. Tu jest klucz, to jest właśnie odpowiedź na twoje pytanie. W takim razie myślę, że możesz zrobić pewien eksperyment. Ja tutaj mam takie zestawy, z których możesz skorzystać. Okej. Okay. Znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie. Dobra, to... Tak, to myślę, że możesz jeszcze założyć fartuch. Okej, okay, bezpieczeństwo przede tak, wszystkim. Tak, bezpieczeństwo przede wszystkim. I przejdziemy do kolejnego stanowiska, bo tam akurat te zestawy mam, bo też je sprawdzałam przed chwilą. Dobra. Skoro już wiesz, że na twoje pytanie odpowiedzią jest woda, i jak myślisz, w jaki sposób możemy tutaj zrobić jakiś eksperyment z tych rzeczy, które są tutaj zgromadzone? No widzę, że mamy tutaj cały obwód, więc pewnie tutaj sprawdzimy, czy popłynie nam prąd. I mówiłyśmy o wodzie, więc pewnie do tych trzech naczyń trzeba nalać wodę. Dokładnie, ale nie tylko samej wody. Nie bez powodu mamy tutaj jeszcze dwie substancje. Jak widzisz, jedną z nich jest sól, drugą jest cukier. Sól, czyli inaczej chlorek sodu. No i mamy tutaj też cukier właśnie. Będę cię prosiła, żebyś spróbowała te substancje też rozpuścić w wodzie. Sprawdzisz wtedy w czystej wodzie, w wodzie z cukrem oraz w wodzie z solą, jak zachowa się nasza dioda. Czyli mówiąc woda, masz tak naprawdę na myśli wodę destylowaną. Tak, taką, dokładnie. Nie taką z krana. Dokładnie. A dlaczego mi chodzi o taką wodę? No bo jest oczyszczona i nie będzie zawierała żadnych substancji, o których dokładnie. Nie wiemy. Dokładnie. Nie zawiera żadnych jonów. Mhm. Natomiast przekonamy się, jak wygląda sytuacja w roztworze z cukrem oraz w roztworze z solą. I co się dzieje z naszą diodą w wodzie. To gdzie znajdę wodę destylowaną? Tak się składa, że stoi za tobą, więc daleko nie musisz szukać. Wszystko pod ręką. Na pewno ułatwić to zadanie i wykonanie naszego doświadczenia. Okej, okay, to mam wodę. Domyślam się, że muszę po prostu nalać. Oczywiście. W krystalizatorze z napisem woda, jak ci pewnie domyślasz, będzie znajdowała się sama woda. Natomiast co dalej? Wedle podpisów domyślam się, że tym pierwszym muszę rozpuścić cukier. Dokładnie. A w drugim, czy w zasadzie w trzecim sól. Okej, okay, no to do dzieła. Jest też łyżeczka, możesz z niej skorzystać. Będzie lepiej niż palcem. Tak, no, z pewnością. Jedna wystarczy? Myślę, że jedna wystarczy. Tak, warto, żeby się zrobił nam w miarę klarowny roztwór. Dobra, mamy wodę z cukrem, to od razu wodę z solą. Myślę, że możemy jak najbardziej już to zrobić. Drugą stroną, nie bez powodu ta łyżeczka ma dwa końce. Jest to taka specjalna łyżeczka, żeby było nam tutaj prościej.
tą stroną się trudniej mierzy. Bo ta łyżeczka jest mniejsza. Okej. Okay. No i jak myślisz, co możemy zrobić dalej? Już na początku zaczęłaś o tym mówić, więc myślę, że warto zacząć eksperyment. Okej, czyli po prostu moczę diody. Okej, a czego się spodziewasz w takim razie w wywodzie? Jeżeli umoczysz w wywodzie, jak myślisz, jaki będzie efekt? No, taka zwykła woda z kranu powinna przechodzić prąd, bo często się mówi o tym, żeby w łazience nie stosować urządzeń elektrycznych. Dokładnie, ale mamy tutaj wodę destylowaną, o czym też musimy pamiętać. Możemy sprawdzić. Nie dzieje się nic. Dioda się nie zaświeciła. Możemy jeszcze sprawdzić oczywiście, czy nasz obwód jest odpowiednio podłączony, ale jak widać, jest. Okay. Myślę, że warto przepłukać sobie w międzyczasie tutaj nasze elektrody. Możemy nad zlewką, zanim przejdziemy. Oczywiście tutaj była zwykła woda, ale możemy je przepłukać, zanim przejdziemy do kolejnego roztworu. Czyli teraz woda z cukrem. Tak. Znowu obserwujemy diodę. I znowu nie dzieje się nic. Nadal żadna reakcja. Możemy je nawet bardziej zanurzyć, sprawdzić. Nic się nie dzieje. Okay. Tutaj też tym bardziej już warto przypłukać, bo mieliśmy jakąś substancję rozpuszczoną. No i został nam roztwór wody z solą. Właściwie czym jest taki roztwór? Jak myślisz? Co tam się znajduje? To jest chlorek sodu. No to chlor i sód. Chlor i sód. Dokładnie, mamy tutaj jony chlorkowe i jony sodowe. Sprawdźmy, co się wydarzy w ostatnim roztworze. O, tak delikatnie, ale... Tak, widzimy, że nieśmiało zaczyna się świecić tutaj nasza dioda. No, ale jest efekt. Jest efekt. Czyli właściwie mamy jakąś tutaj już odpowiedź na twoje pytania. Czym różniły się te roztwory? Jak myślisz? No, z tego, co powiedziałaś, w wodzie z cukrem pewnie nie było jonów. Dokładnie. Normalna woda, tutaj nasza destylowana, nie ma żadnych związków rozpuszczonych w sobie, ponieważ jest oczyszczona. Przy wodzie z cukrem mamy podobną sytuację. Co prawda jest substancja rozpuszczona, jednak ona się nie rozdziela nam na jony, nie dysocjuje. Natomiast przy wodzie z solą jest taka sytuacja, że nasza sól dysocjuje, jest tak zwanym elektrolitem. Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na Twoje pytanie? No myślę, że tak. Ludzkie ciało powinno przewodzić prąd. Dokładnie. Ciało człowieka ma w sobie elektrolity, czyli substancje przewodzące prąd. Są to substancje, które właśnie po dysocjacji, czyli rozbiciu na jony, przewodzą prąd. I w naszym organizmie właśnie mamy jony sodu, które pomagają nam właśnie w gospodarce wodnej. Są też jony chlorkowe i wiele, wiele. Okej, to w takim razie dzięki Natalia za pomoc, a ja spróbuję zrobić to doświadczenie na trochę większą skalę, tak żeby... Cieszę się bardzo, że znalazłaś odpowiedź na pytanie tutaj u nas w laboratorium. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Przygoda Kasi pokazała nam, że bardzo często nie potrzebujemy wcale wymyślnych czy trudno dostępnych materiałów do tego, żeby wykonać efektowny eksperyment i uzyskać satysfakcjonujący wynik. Jeżeli Wy również lubicie eksperymentować, jeżeli potrzebujecie wsparcia albo inspiracji, to zgłoszenie się na nasze zajęcia online jest świetnym rozwiązaniem. Niezależnie od tego, czy jesteście fascynatami kosmosu, a może chcecie zgłębić tajniki aerodynamiki albo dowiedzieć się czegoś więcej o ciśnieniu, na naszych zajęciach online na pewno nie będziecie się nudzić. Pamiętajcie jednak o tym, że obecność osoby, która może nas wspomóc bądź zainspirować, jest bardzo ważna. Również ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli mamy z czymś problem albo nie potrafimy czegoś zrobić, czy pojawiają się wątpliwości, pamiętajmy, że zawsze możemy poprosić o pomoc dorosłego. No właśnie, bo przecież to nie jest taka prosta sprawa stworzyć pomoc naukową, która działa i jednocześnie ma wartość edukacyjną. I Wy, jako uczestnicy konkursu, bardzo dobrze wiecie, że często sprawy nie idą do końca po naszej myśli. Śrubki lubią się gubić właśnie wtedy, kiedy ich najbardziej potrzebujemy. Pieczołowicie budowane konstrukcje rozpadają się w najmniej oczekiwanym momencie. Dlatego tak ważne jest, żeby
projektować swoje doświadczenia, testować je, sprawdzać i przede wszystkim nie poddawać się, bo porażka jest naturalnym elementem procesu, jakim jest eksperymentowanie. My, oceniając wasze prace, im głębiej, im więcej czasu poświęcaliśmy na zapoznanie się z nimi, tym wyraźniej widzieliśmy właśnie ten unikalny proces, który stał za ich tworzeniem. Nie bez znaczenia był tu z pewnością cykl warsztatów, który zorganizowaliśmy dla finalistów naszego konkursu, czyli letnia szkoła prototypowania, w trakcie której przekazywaliśmy swoje doświadczenia, odkrywaliśmy zupełnie nowe rzeczy w ramach tworzenia materiałów edukacyjnych czy konstruktywistycznego podejścia do edukacji. Była to bardzo duża przestrzeń do rozmów, do rozważań, no i do wypracowywania również zupełnie nowych wniosków. No tak, i wy, finaliści konkursu, uzbrojeni w tę wiedzę, mieliście za zadanie nagrać film z realizacji waszych lekcji online. No to może teraz czas najwyższy, żeby zobaczyć efekty prac laureatów konkursu. Zobaczmy. Koncepcja lekcji powstała w trakcie takiego spotkania online. Umówiliśmy się jednego wieczoru z dzieciakami i zaczęliśmy mówić o różnych pomysłach i różnych tematach, które nas interesują. Nasz projekt polegał na zbudowaniu takiego misia, który fajnie ruszał rękami, wykorzystując ciśnienie. W trakcie budowania tego modelu, tego misia, najlepsze było tak naprawdę ta współpraca. To poczucie, że jesteśmy jedną grupą, że współpracujemy, że tworzymy coś razem. Chcieliśmy właśnie połączyć fizykę z czymś ciekawym. I w ten sposób po prostu powstał miś. O konkursie Nauka dla Ciebie dowiedziałyśmy się z mediów społecznościowych i z koleżanką postanowiłyśmy podjąć to wyzwanie. Koncepcja lekcji była procesem, który wspólnie z koleżanką opracowywałyśmy. Chciałyśmy zrobić coś, co będzie można w łatwy sposób zrobić w domu, przez dzieci, przez materiały, które nie są trudno dostępne. W trakcie lekcji zbudowaliśmy pociąg magnetyczny. Żeby pociąg pojechał, potrzebna jest siła elektromagnetyczna wytwarzana podczas dotknięcia baterii i magnesu z drutem miedzianym. W konkursie Nauka dla Ciebie warto wziąć udział, dlatego że przez tą pracę, którą robiliśmy, bardzo fajnie się bawiłem i dzięki temu się dobrze nauczę. Pomysł na wzięcie udziału w tym konkursie narodził się spontanicznie. Ja, która bardzo lubię Centrum Kopernika i jeżdżę ze swoimi klasami tam, a po drugie nasza koleżanka, która jest biologiem w tej szkole i ona wymyśliła właściwie cały ten projekt. Wymyśliliśmy model skurczu mięśnia szkieletowego, ponieważ ja zawsze miałam na lekcji problem, jak to przedstawić, żeby oni zrozumieli, jak to działa, i stwierdziliśmy, że spróbujemy to zrobić. Taki mechanizm, jak to wygląda. Model działa na zasadzie elektromagnesu, który jest umieszczony z tyłu, kablami podłączony do zasilacza. Naciska się guzik i obie strony się skurczają. No, nauczyłem się w sumie, jak działa cały ten mięsień, jaki jest proces skurczu. Konstrukcja ogólnie jakiejś rzeczy jest dla mnie bardzo, bardzo fajna. To, że można na przykład za pomocą właśnie elektromagnesu stworzyć coś takiego. Ja właśnie bardzo lubię odkrywać nowe rzeczy, takie nawet niezwiązane z biologią, bo oczywiście biologię bardzo lubię, ale też każdy przedmiot jest na inny sposób ciekawy. Pomysł zrodził się od samych dzieci, bo to nie myśmy wymyślili tą pomoc naukową, którą skonstruujemy, tylko dzieciaki. W sumie one dowiedziały się, że istnieje taki konkurs, miały pomysł na to, co chcą zrobić, a my w sumie to byliśmy jak słupy, no, tylko tam się podpisaliśmy pod zgłoszeniem.
zadaniem projektu było stworzenie pomocy naukowej, której mieliśmy użyć podczas lekcji online. Stworzyliśmy Mousetrap Cara, czyli autko zasilane energią tylko i wyłącznie z pułapki na myszy. Moim zadaniem początkowo było nagrać mojego kolegę Wiktora, jak konstruuje taki samochodzik, później zmontować ten filmik. Myślę, że filmik został odebrany bardzo pozytywnie. Nauczyłem się, jak budować taki samochodzik, jak pomierzyć prędkość, z którą ten samochodzik jechał, oraz jak używać aplikacji Science Journal. Koncepcja lekcji powstała w ten sposób, że wspólnie zastanawialiśmy się, co jest naszymi, że tak powiem, mocnymi stronami, moim i koleżanki od biologii. Chcieliśmy połączyć jakoś te dwie dziedziny i wpadliśmy na taki pomysł projektowania bionicznego, czyli takiego projektowania, w którym ta fizyka, te inżynierskie pomysły wychodzą właśnie od natury, czyli kopiujemy tak naprawdę pomysły związane z naturą. I w ten sposób powstał model sztucznego ucha. Podczas lekcji nauczyłam się, w jaki sposób działa ucho, w jaki sposób można zrobić taki model i jak po prostu to tak funkcjonuje w rzeczywistości. Warto wziąć udział w konkursie, bo można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy i zdobyć naprawdę ciekawą dawkę wiedzy. No i jest to nauka przez zabawę. Chyba wszyscy musimy się zgodzić, że nie ma prawdziwej gali bez prawdziwej statuetki. Nasza statuetka, choć nie jest złota, wydaje nam się, że jednak ma w sobie coś niesamowitego. No to może nie przedłużajmy i wyjaśnijmy. Oto kropla szturmowa. To jest kropla sztormowa. To jest barometr chemiczny, który pomagał marynarzom na HMS Beagle podczas rejsu, podczas którego również był na pokładzie Karol Darwin. Pomagał im przewidywać pogodę. W środku znajduje się woda destylowana, azotan sodu, chlorek amonu, alkohol etylowy i kamfora. Rozpuszczalność tych substancji chemicznych zależy m.in. od temperatury i ciśnienia otoczenia. Dlatego roztwór, który znajduje się w środku, przybiera różną postać w zależności od tego, jaka jest pogoda. No to sprawdźmy prognozę pogody na dziś. I ta przejrzystość tej wody pokazuje nam, że dziś faktycznie słonecznie jest i jeszcze chwilę pozostanie. No tak, a taka słoneczna aura jest idealna do tego, żeby powiedzieć co nieco więcej o nagrodach, które dla Was przygotowaliśmy, ponieważ kropla sztormowa to nie jedyne, co dla Was mamy. Takie statuetki powędrują do 5 drużyn laureatów, ale zobaczmy, co jeszcze dla Was przygotowaliśmy. Pewnie zwróciliście uwagę, że w tej części sceny mamy coś pod kotarą. Sprawdźmy, co tą kotarą przykryliśmy. Mamy tutaj klocki, a dokładnie klocki Stacja Kosmiczna na Księżycu. Nagroda dla wszystkich uczniów z drużyń, finalistów i laureatów. Mamy nadzieję, że tak jak w zajęciach e-planetobusa, będzie to połączenie świetnej zabawy i możliwości eksplorowania kosmosu. Ponadto każda drużyna finalistów otrzyma 2000 złotych nagrody dla szkoły, z której się wywodzi, a drużyny laureatów dla swych szkół wygrały 6000 złotych i to nadal nie wszystko. Ponieważ każdy nauczyciel z drużyn finalistów i laureatów otrzyma po 2000 złotych.
No ale my tu rozmawiamy o tak przyjemnym temacie, jakim są nagrody, a tymczasem Katarzyna wciąż poszukuje odpowiedzi na zadane sobie pytanie. Sprawdźmy w takim razie, jak jej idzie. Hej, tutaj znowu Kasia z Centrum Nauki Kopernik i przygotowałam dzisiaj dla Was coś specjalnego. Tworzę właśnie nowy scenariusz i postawiłam sobie tezę, że człowiek przewodzi prąd. No i dzisiaj chciałam Wam to udowodnić. Obok mnie zobaczycie generator Van de Graaffa, taka wielka mechaniczna bateria, a działa w następujący sposób. Mamy więc dowody, że gromadzi się na mnie ładunek. Generator działa. Sprawdźmy, czy jeszcze na pewno przewodzi prąd. Mam tutaj konduktor. Uruchomię generator. Teraz kwestia tego, jak człowiek przewodzi prąd. Żeby to udowodnić, chcę zapalić taką świetlówkę. Chociaż wiecie co? Zróbmy coś bardziej spektakularnego. Większe doświadczenie, no to większa świetlówka. Zaczynamy. Kasiu, tutaj jesteś. Słuchaj, bo potrzebuję twojej pomocy. Tak, Łukasz? O kurde, nagrywasz? No przeszkodziłeś. Oj, dobra, zrobisz dubel. No, co nagrywasz w ogóle? Wiesz co, no sprawdzam, czy człowiek przewodzi prąd. I wymyśliłam, że podłączę się do generatora, złapię świetlówkę i ona powinna zaświecić. No nie działa. Sprawdzałaś świetlówkę, czy on ostatnio rozbił trzy? Nie wiem, może jest uszkodzona. Wiesz co, ja sama rozbiłam dzisiaj dwie, ale spoko, miałam zapas, testowałam, działała przed nagraniem. Okej, jesteś pewna. Generator też działa. Tak, podłączałam się, były iskry, elektryzowały mi się włosy, no wszystko tak, jak powinno być. Czekaj. A testowałaś to na podeście? Tak jak zwykle. Dzięki, Łukasz. To co, jakby przetestujemy tę kwestię, bo... Chodź, wyjaśnię. Okej, a pomożesz mi na pewno? Tak. No dobra, to chodźmy. Chodź. Widzieliśmy, że Katarzyna odwiedziła kolejne interesujące miejsce w Centrum Nauki Kopernik, czyli Teatr Wysokich Napięć. Wszystkie doświadczenia, które tam wykonywała, były w 100% bezpieczne, dlatego że zarówno generator Van de Graaffa, jak i kule plazmowe, mimo wysokiego napięcia, są źródłem prądu o niskim natężeniu, w związku z czym są dla nas bezpieczne. Pamiętajcie jednak, że jeżeli decydujecie się na eksperymentowanie z prądem, zawsze róbcie to pod kontrolą i z pomocą osób dorosłych. Do Kasi i Łukasza jeszcze wrócimy i zobaczymy, czy udało im się znaleźć odpowiedź na stawiane od początku przez Kasię pytanie, ale zastanówmy się, takie odpowiedzi nie zawsze przychodzą natychmiastowo. Czasem trzeba kolejnych kroków, aby do nich dotrzeć. I dobrym krokiem jest przystanięcie na chwilę i podsumowanie tego, co już w danym temacie wiemy. No właśnie, to chyba dobry moment, żeby podsumować to, co wydarzyło się w ramach programu Nauka dla Ciebie.
W tym roku wszyscy musieliśmy dostosować się do nowych warunków pracy. Również nasz program przeżył niemałą transformację. Dotychczas objeżdżaliśmy Polskę z naukobusami, jednym planetobusem, i korzystając z mobilnej wystawy i mobilnego planetarium, zapraszaliśmy Was do eksperymentowania. I skorzystało z tego zaproszenia ponad 200 tysięcy osób. W tym roku warunki zmusiły nas do zmiany formatu, w którym wszystkie te działania występowały. I tak powstał e-naukobus, czyli interaktywne pokazy online. E-planetobus, czyli pokazy gwiazd na żywo. E-laboratoria, czyli zajęcia z chemii, biologii, fizyki, również prowadzone na żywo. No a poza tym powstawały podcasty, w trakcie których rozmawiamy na tematy właśnie edukacyjne. Podczas takich zajęć, o których mówiłem, dzieje się mnóstwo rzeczy, a zajęć tych zrobiliśmy już około 1200. W ramach programu Nauka dla Ciebie prowadzimy również prace badawczo-rozwojowe. Analizujemy sposoby tworzenia pomocy naukowych. Analizujemy sposoby nauczania z ich wykorzystaniem. Zastanawiamy się, jakie metody mogą wesprzeć zaangażowanie uczniów w edukację zdalną i jaki jest właściwie stosunek uczniów do nauki. Nauka dla Ciebie to bardzo szeroki projekt, zbierający bardzo dużo różnych formatów i tym bardziej jesteśmy Wam niesamowicie wdzięczni, że postanowiliście być jego częścią poprzez udział w konkursie. No a skoro udało nam się podsumować nasz program, to może sprawdźmy, czy w tym czasie Katarzynie i Łukaszowi udało się podsumować to, co już wiedzą i znaleźć ostateczną odpowiedź. No dobra, Kasiu, powiedz mi w takim razie, no, co przygotowałaś. Wiesz co, no, cały czas próbuję udowodnić, że człowiek przewodzi prąd. No i pomyśliłam, że skorzystam z kuli plazmowej. Okej. Okay. To jest dobry pomysł. No, ja chcę pokazać, że człowiek przewodzi prąd za pomocą kuli plazmowej. Wiesz co, może od początku. Wiemy, że prąd to jest uporządkowany ruch ładunków. Mhm. Tak? W kuli plazmowej te ładunki to nawet możemy zobaczyć. No dobra, czyli jak... też podtrzymaj. Jak położę rękę na kuli, to te ładowania wchodzą w moją dłoń. Tak, dokładnie. Powinnam w tym momencie przewodzić prąd. No tak, ale tego nie widzimy, więc skąd będziemy to wiedzieli? Ja cały czas chciałam wyświecić świetlówkę, więc podaj. Błysnęła czy nie? Sprawdź. Dlaczego to chwyć? O! No dobra, jak dotykasz to... Przez chwilę. A złap. Było. Jak złapałem, to jest. Zbliżyłem nawet to. Czekaj, zaraz. Jak trzymam sama, to nie działa. A jak... Chwilę. Wiesz co, bo chodzi chyba o to... Mhm. Chodzi o to, że... No bo to znowu chodzi o uziemienie. W tym wypadku prąd ucieka twoimi nogami, a... A teraz przepływa dopiero przez gaz, który jest w tym punkcie. Ja jestem. Tak. Czyli tak naprawdę ta świetlówka cały czas potrzebowała uziemienia. Czyli co? Mamy to. Człowiek przewodzi prąd. A więc udało się. Wiemy już, że człowiek przewodzi prąd. W ten sposób przygoda Katarzyny dobiegła końca, a to oznacza, że również nasza gala powoli ku końcowi się zbliża. Ale nie możemy się z Wami pożegnać, zanim nie zdradzimy Wam prawidłowych odpowiedzi w ankiecie, którą w czasie trwania gali wypełnialiście. No więc przyjrzyjmy się.
Pierwsze pytanie w ankiecie dotyczyło penicyliny, czyli pierwszego antybiotyku. Większość z Was zagłosowała na odpowiedź B i jest to prawidłowa odpowiedź, ponieważ rzeczywiście wynalezienie penicyliny było efektem porządkowania bałaganu. Alexander Fleming robił porządki w swoim dosyć zabałaganionym miejscu pracy, w swoim laboratorium i w trakcie tych porządków zauważył pewną podejrzaną niebieską pleśń, która doskonale radziła sobie z bakteriami. W efekcie otrzymaliśmy antybiotyki. Z drugim pytaniem również poradziliście sobie świetnie i doskonale zgadliście, bądź wiedzieliście, że o powstaniu płatków kukurydzianych nie zadecydowały działania Światowej Organizacji Zdrowia ani branży mleczarskiej, ale zwykłe skąpstwo braci Kellogg, którzy nie chcieli wyrzucać pszenno-kukurydzianej papki, która nasiąkła im, tylko po prostu zdecydowali się ją wysuszyć, pokruszyć i zaserwować gościom swojego hotelu. A że ta zasuszona papka pięknie im zasmakowała, no to wynalazek został z nami do dziś i w ich menu hotelowym zagościł na stałe. Z trzecim pytaniem, tu ja osobiście spodziewałem się, że może być trochę większy problem, okazuje się, że nie. Tutaj również nie udało nam się Was podejść. Lody na patyku to wynalazek Francisa Eppersona, który w momencie, kiedy wynalazł lody na patyku, miał 11 lat i wynalazek powstał tylko i wyłącznie z tego powodu, że młody Francis zapomniał swojego soku zimą z dworu i zostawił w nim patyczek, a rano zastał pięknie zamrożone pomarańczowe lody. Zgadza się. No i można się zastanowić przez chwilę, jak wyglądałby nasz świat, gdyby nie ten przypadek właśnie. No i zostało nam ostatnie pytanie. Pytanie o najdłużej trwający eksperyment wszechczasów, wpisany zresztą do Księgi Rekordów Guinnessa. Eksperyment kropli paku trwający od 27 roku, w trakcie którego spadło 9 kropli paku. I tutaj też większość z Was zagłosowała prawidłowo. Rzeczywiście ten eksperyment, co ciekawe, nadal trwa. Podobno paku, czyli tej substancji, która wygląda jak ciało stałe, ale tak naprawdę jest cieczą o bardzo dużej gęstości, starczy na mniej więcej 100 lat eksperymentu, więc macie jeszcze sporo czasu, żeby znaleźć w internecie stream z kamerki internetowej, która na bieżąco rejestruje stan eksperymentu. No dobrze, gratulujemy Wam poprawnych odpowiedzi, ale właściwie co takiego wspólnego miała ta ankieta, te odpowiedzi z naszą galą? No bo ani penicyliny, ani płatków kukurydzianych, ani choćby lodów nie mielibyśmy, gdyby nie przypadek, gdyby nie pomyłki, gdyby nie na przykład zabałaganione laboratorium. I w taki sposób możemy zauważyć, że faktycznie przypadek odgrywa bardzo dużą rolę i błędy również odgrywają bardzo dużą rolę w dochodzeniu do zupełnie nowych odkryć naukowych. Dokładnie. I takim pozytywnym akcentem i taką zachętą do eksperymentowania i do niepoddawania się nawet przy najdłużej trwających eksperymentach chcielibyśmy zakończyć tę galę. Dziękujemy serdecznie wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wzięli udział zarówno w konkursie Nauki dla Ciebie, jak i w zajęciach. Dziękujemy wszystkim, którzy do prowadzenia tych zajęć się przyłożyli, prowadzącym, koordynatorom. Przede wszystkim dziękujemy dwóm instytucjom, które program koordynowały, a mianowicie Ministrowi Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik. No i do zobaczenia. Miejmy nadzieję, że za rok zobaczymy się już na żywo. Dziękujemy serdecznie i żegnamy się. Trzymajcie się zdrowo.